Cześć, z tej strony Freaks i witam was na bitwach symulacyjnych z Asterami G55S. Jest to samolot, który polubiłem w ostatnich dniach po nieudanych próbach polubienia Foki D13, którą sobie w końcu kupiłem. Foka okazała się bardzo, bardzo ciężkim orzechem do zgryzienia, szczególnie na bitwach symulacyjnych, więc wziąłem sobie G55 i zacząłem od rozwalenia B34, który jakimś cudem znalazł się na tym brakecie. Musiał jakoś zabłądzić. No ale 320, jakimi dysponujemy w G55, robią robotę. Naprawdę rozwalają wszystko, w co uda nam się trafić. Z tym bywa różnie, przynajmniej w moim przypadku. Tutaj macie wykres i lecimy dalej. A więc była to bitwa na zagłębiu rury. Niemcy i Włosi kontra alianci, czyli taki normalny matchmaking: Francuzi, Anglicy i Amerykańcy. Niespodzianka. Znikąd wyłania się Spitfire, który postanawia mnie zaatakować. Na całe szczęście wykonałem jakiś taki dziwny manewr, który sprawił, że ten Spitfire mnie nie ściągnął. Bo chyba chciał mi zrobić to samo, co ja lubię robić ludziom, czyli po prostu podlatywać na bardzo, bardzo niewielką odległość i wpakowywać im ołów w ogon. Na nieszczęście tego Spitfire'a G55 jest w pewnym rodzaju pogromcą Spitfire'ów, gdyż ten samolot kręci się zaskakująco dobrze. Jest dużo prostszy do opanowania niż Spitfire'y i na symulacji naprawdę z takimi samolotami jak właśnie ten Spitfire podejmuje naprawdę zaskakująco równą walkę. Oczywiście ten Spitfire postanowił troszeczkę ułatwić mi zadanie i wpakować się w ziemię. Tutaj macie w końcu powtórkę, która działa, także możecie podziwiać piękne ujęcia. I bum. Jeżeli się przyjrzycie w trakcie tego zakrętu w dół, temu Spitfire'owi uciekło jedno skrzydło, no i niestety nie zdołał się z tego wygrzebać. Chwilę później nisko zauważam Mustanga, który najprawdopodobniej niszczy nasze jednostki naziemne, więc postanawiam wykorzystać to, że mam troszeczkę wysokości. Jakby cokolwiek nie mówić o G55, jest to dosyć wolny samolot. Generalnie Włosi mają to do siebie, że ich parametry lotu są dosyć dobre, poza prędkością maksymalną, w której no niestety, ale odstają i to wręcz znacznie od samolotów alianckich. No i widzieliście, że ten Mustang troszeczkę spanikował, wyrzucił bomby, no i w tym momencie jest już tylko i wyłącznie myśliwcem. No, natomiast no nie ukrywam, że w takiej sytuacji, w jakiej ten Mustang się obecnie znajduje, gdzie nie za bardzo może mi uciec na prędkość, no to jest tak naprawdę zdany na moją łaskę i brak aima, jak widać na załączonym obrazku. Ale to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Ja teraz widzieliście, że skręciłem troszeczkę gaz, no i ten Mustang nie ma absolutnie gdzie się ruszyć. Czegokolwiek by nie zrobił, mam lepsze przyspieszenie od niego, zakręcam lepiej. No i prędzej czy później po prostu go trafię. Tak, w Mustangu była bestia, która chciała walczyć do tyłu, ale tak średnio mówię, to wyszło. A teraz podziwiamy epickie ujęcia, ponieważ nie mogę się nacieszyć z tego, że tutaj akurat powtórka zadziałała. Jest to naprawdę duża ulga, że mogę wziąć sobie wdech, wydech i nie musieć gadać non stop, tylko dać wam pooglądać te ujęcia, które w mojej opinii są całkiem ładne. Naprawdę mi samemu się je fajnie ogląda. Na przykład tego typu, zobaczcie. I ziu, i opuszczamy ujęcie. Normalnie Steven Spielberg. A tutaj najlepszy mem ostatnich tygodni. Twórcą jest Franek. Bardzo mi się ten mem spodobał. Nie dość, że kreatywny, to autorski i bardzo, bardzo tematyczny. Okej, a więc starcie ze Spitfire'em. O ile dobrze widzę, jest to Spitfire 5, ponieważ
schemat kolorów by na to wskazywał. Aczkolwiek w sumie z tym ten taki pustynny kamuflaż ma również 9, więc może być to albo ten, albo ten. No ale whatever, walczymy z nim dokładnie tak samo, czyli można powiedzieć troszeczkę przeciw wszelkiej intuicji, ponieważ wiecie, Spitfire'y są słyną ze swojej zwrotności i tak dalej, ale ze Spitfire'em należy w G55 się kręcić. Ponieważ jeżeli dociśniemy Spitfire'a wystarczająco mocno, to najprawdopodobniej ta chimeryczność jego samolotu, widzicie, że on się tak dosyć dziwnie kiwa w tym momencie, sprawi, że on po prostu przegra tą walkę. No jakby Spitfire musi naprawdę, naprawdę uważać na swoje manewry i nie pozwolić sobie na przykład wpaść w taki delikatny krokociąg, który sprawia, że staje się tarczą strzelecką. Więc naprawdę podobają mi się bitwy symulacyjne, ponieważ jest tutaj element odkrywania rzeczy, z którymi tak naprawdę nie miałem do tej pory styczności, że tak naprawdę lepszy pilot nawet w gorszym samolocie może sobie poradzić. A tutaj tak terapeutycznie razem z Jerrym postanowiliśmy rozczłonkować tego Halifaxa i rozpadł się w taki bardzo, bardzo pocieszny sposób, że chyba nie było części na nim, która została w stanie fabrycznym. A tutaj ostatnia walka filmu, która będzie dużo trwała. Powiedziałem Jeremu, żeby zostawił mi tego Spitfire'a, bo potrzebuję fragów do filmu. No i o ten frag trzeba będzie tutaj powalczyć. A więc robimy to samo, czyli trzymamy się cały czas za Spitfire'em, naciskamy go, próbujemy się do niego dokręcić. Jednocześnie nie próbujemy tego robić za ostro. Chcemy go po prostu przycisnąć na tyle, żeby on popełnił jakiś błąd. A jeżeli nie będzie skręcał tak ostro, jakby chciał, bo myślę, że on w Spitfire'ze chciałby się do mnie dokręcić w dwa zakręty, nie może tego zrobić, bo wpadnie w korkociąg. Natomiast jeżeli będzie skręcał troszeczkę lżej, no to ja go w tym G55S dojdę, bo jest to dużo, dużo stabilniejsza platforma po prostu i G55 jest dużo mniej skłonne do wpadania we wszelkiego rodzaju korkociągi czy inne manewry niepożądane, tak to nazwijmy. No i w tym momencie widzicie, że zamiast kręcić się lewo-prawo, to staram się chodzić góra-dół, dzięki temu w jakiś sposób zamieniam prędkość na wysokość i nie marnuję energii. Natomiast ten Spitfire chodzi tylko i wyłącznie lewo-prawo, no i to kosztuje go tej energii coraz więcej i on energii nie odzyskuje, natomiast ja być może też jej nie odzyskuję, natomiast tracę ją dużo, dużo wolniej, jeżeli działam w płaszczyźnie góra-dół. I no jak widzicie, jeszcze nie jestem artystą, jeżeli chodzi o strzelanie z samolotów, bo biorę zbyt małe wyprzedzenie, ale jakby robię postępy, ok? Robię postępy. Jeszcze, jeżeli mogę coś powiedzieć, to troszeczkę dużo metalu jest w kokpicie tego G55, no ale z tym nie za wiele zrobimy. Nagle znikąd pojawia się Typhoon, który chce pomóc swojemu brytyjskiemu koledze i Typhoon postanawia, że najlepiej pomoże temu swojemu koledze przez częściowy wingstall i rozbicie się. Także tak to mniej więcej wygląda, tak jakby gościu przyszedł i powiedział: "My job here is done." A wszyscy tak: "But you didn't do anything." Tutaj muszę chyba wstawić ten mem, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. Spitfire na chwilę mi uciekł i mam 37 pocisków, czyli już strzelam tylko i wyłącznie z działka w nosie. Ale widzicie, że Jerry tutaj dookoła mnie lata i mówi: "Mogę go zestrzelić, mogę go zestrzelić, mogę go zestrzelić." Ja mówię: "Nie, sam go rozwalę." I w końcu mi się to udaje i jest to absolutny mój najlepszy frag w historii. W ogóle nie wymęczony, wcale nie zajął się 7 minut, kiedy tak naprawdę powinien zająć 2, ale jestem z niego chyba najbardziej dumny, bo po prostu takie fragi smakują najlepiej. Także czołgiem i do usłyszenia.